dniach od 28 do 30 czerwca na terenie Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyły się indywidualne Mistrzostwa Polski w sportach gimnastycznych. W zawodach wystartowało około 400 zawodników i zawodniczek z 50 klubów gimnastycznych. Moim zdaniem poziom sportowy był bardzo, bardzo wysoki, ponieważ są to Mistrzostwa Polski seniorów, czyli najważniejsze zawody w Polsce i poziom był naprawdę wysoki. Nasza konkurencja była naprawdę na wysokim poziomie, była bardzo dobrze przygotowana. Skończyliśmy na trzecim miejscu, myślę, że walczyliśmy do końca. Jak najbardziej wspomnienia z tej sali zostaną na długo i myślę, że bardzo dobrze będziemy wspominać zawody w Gdańsku. Uważamy, że poziom jest dość wysoki na tych zawodach, ponieważ właśnie startują sami mistrzowie Polski, tutaj się wyłonią, którzy także startują na międzynarodowych zawodach typu Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, więc poziom jest dość wysoki. No ale niestety poziom gimnastyki troszeczkę w Polsce uciekł od świata, ale mamy nadzieję, że to szybko nadrobimy. Sala jest bardzo ładna, bardzo dobrze zrobiona, dobrze się tutaj startuje, jest bardzo przejrzysta, wszystko można oglądać w jednym czasie, więc wydaje mi się, że jest bardzo dobra też dla kibiców. Hala gimnastyczna jest dosyć, oczekiwania do hali gimnastycznej są nawet, były dosyć spore i nie zawiodły mnie, po prostu dobrze się tutaj trenuje, sale mają całkowity sprzęt.